Szczeciński finał w Tall Ships Races w 2007 roku przyciągnął, jak twierdzą organizatorzy, kilka milionów turystów. Tysiące przyjechały także do Świnoujścia, by obserwować parady żaglowców na morzu i wejść na pokład kilku z nich. Już wówczas zrodził się pomysł na przyciągnięcie pięknych żaglowców specjalnie do naszego miasta. Z myślą o tym Świnoujście rozpoczęło starania o organizację własnej imprezy w ramach Baltic Sail Association. 27 czerwca ubiegłego roku prezydent miasta podpisał w tej sprawie list intencyjny. Teraz starania o organizację imprezy pod nazwą Świnoujście Sail nabierają tempa. W piątek, 6 marca rozpoczęły się negocjacje i uzgadnianie szczegółów. W Świnoujściu gościli członkowie komitetu sterującego Baltic Sail Association. Mamy już także pierwszą jaskółkę wielkich żagli. Jako pierwszy do rozmów usiadł reprezentant szwedzkiego Göteborga. Jednostka od lat jest ozdobą wielu prestiżowych imprez żeglarskich, nie tylko w Europie. Najbardziej okazale prezentuje się oczywiście w rejsie pod pełnymi żaglami. Reprezentujący właściciela Emanuel Persson zapewnia, że jednostka zabierze chętnych mieszkańców w rejsy na pełne morze. Reprezentuję szwedzki 18-wieczny żaglowiec Göteborg. Wielu ludziom może się wydawać, że jest to współczesna kopia. W rzeczywistości jest to największy na świecie pływający po dziś dzień żaglowiec z tego okresu. Od 2 lat pływamy po morzach całego świata. 1 lipca tego roku Szwecja przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. To, myślę, dobra okazja, żeby w ten sposób promować nasz kraj, zaprezentować ten szwedzki symbol w Polsce, Niemczech i innych krajach bałtyckich na trasie Baltic Sail. Przy tej okazji po raz pierwszy odwiedzimy Świnoujście. Podobnie jak w innych miastach, które odwiedzamy, chcemy powitać Świnoujście honorową salwą z naszych dział. Zapewniam, że będzie to bardzo widowiskowe wejście. Prawdziwy show. Negocjacje warunków wizyty kolejnych jednostek dopiero się zaczynają, dlatego trudno już dziś powiedzieć, jakie rozmiary przybierze Świnoujście Sail 2009. Wiadomo, że podobne imprezy w portach takich jak Rostock czy Karlskrona przyciągają dziesiątki pięknych jednostek. Przypływają chętnie, bo imprezy w ramach Baltic Sail Association dają okazję także dla działalności komercyjnej. Władze naszego miasta liczą także na coś więcej. Liczą, że wspaniałe jachty przy Kei dodadzą splendoru jubileuszowej 25. edycji Festiwalu Piosenki Morskiej Wiatrak. Dalej, Boże, wyruszamy, nie szczyt sił, dzisiaj jest nasz dzień. Dalej, Boże, wyruszamy, nie szczyt sił, dzisiaj jest nasz dzień.